cinglaki, żeby pięknie wyglądały i żeby miały pożądany, ciekawy kształt, muszą być przycinane. Ja nie potrafię powiedzieć, ile razy przycinam iglaki i mam do tego celu, używam takich nożyczek. Po prostu tak jest mi łatwiej. Wszelkie większe czy mniejsze, mniejsze są za małe, z kolei większe są za duże, a nożyczkami tnie mi się bardzo dobrze. Przyzwyczaiłam się i jak na razie inne sprzęty no nie zdały egzaminu, tak bym to mogła w skrócie powiedzieć. Nocą w ogrodzie także toczy się życie. Nasze koty i pies robią sobie tutaj przeróżne zabawy. Skaczą gdzie się tylko da, koty oczywiście wszędzie, a pies myśli, że i on też tak może. No i oczywiście za kotami. W ten sposób zniszczyły mi groszek cukrowy, ponieważ ja sobie posadziłam w łóżku permakulturowym. Pokazywałam Państwu, zrobiłam wspaniałe podpory. I tam koty chowały się przed psem, a pies jest duży, wszedł do środka i poniszczył mi groszek cukrowy. No i tak to jest, ja dbam, pielęgnuję, a zwierzęta niszczą. Ale bez zwierzaków w ogrodzie byłoby smutno. Ogród musi żyć, musi mieć też i zwierzęta, i te nasze, i te, które oczywiście odwiedzają nasz ogród. Króliczkom zrobię tutaj porządek, wymienię im sianko, ale może uda mi się je złapać, to bym je wyniosła do letniej klatki, bo tutaj już też widzę, że wykosiły trawkę, nie mają, a potrzebuję kosiarki ekologicznej, kosiarki szybkiej, która mi pod orzechami włoskimi pięknie wykosi trawniki. Tutaj mówiąc szczerze, już dawno nie byłam. Zobaczę, co jest. W zasadzie nie ma nic. Sianka nie ma. Nawet nie ma za bardzo co czyścić. I już króliczki was wezmę. Poczekajcie cierpliwie. Ale sianko im świeże nasypię, żeby miały przygotowane na przyszłość, gdy znowu wrócą do tej klatki. A teraz zrobiło się ciepło, jest cieplej, więc mogą zostać. Jeszcze tutaj zobaczę. No tutaj też nic nie ma. Trzeba tego sianka dołożyć. A oni już szukają. Już będziecie mieli. A może by mi się właśnie udało was teraz złapać. O, elegancko. No, teraz idziemy do letniej klatki. I tak oto sprytnym ruchem złapałam króliki. Wyniosłam je do letniej klatki. A tutaj im zrobię porządek. Przygotuję, gdyby przyszły deszczowe dni, to będą tutaj już miały swoje schronienie. Teraz zamknąć. No, zamykanie tego to ja nie lubię, bo się źle zamyka. Udało się. O! Tak wygląda czyściuteńka, piękna klatka króliczków, przygotowana na ich przyjście. A teraz zalewam królicze gąbki wodą deszczową i będę miała gotową gnojówkę na wiosnę.
wiosną sobie tylko rozcięcie. Już nimi będą piękni i zdroworośli. I przyjechała przesyłka z liliowcami. Jestem bardzo ciekawa, jakie liliowce tutaj będą. Ponieważ akurat w tym miejscu zamawiałam po raz pierwszy. Ale tak jak już wspomniałam, muszę szukać coraz to nowych miejsc, ponieważ te liliowce, które są sprzedawane w sklepach internetowych, ja już po prostu mam. I część liliowców, proszę zobaczyć, jak pięknie zapakowane, jak piękne tutaj, jakie sadzonki są duże i są oczywiście podpisane, co jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ później zawsze mogę sobie nawet sprawdzić, czy rzeczywiście ta roślina jest tą daną rośliną, którą ja zamówiłam. I część liliowców jest tutaj, to są liliowce amerykańskie, ale jest też tutaj, są dwa powinny być liliowce polskie. Zaraz tutaj sprawdzę, czy rzeczywiście będzie. O, tutaj nawet niektóre są kwitnące, nawet bardzo fajnie. I mamy tak, dwie polskie odmiany. Bardzo mi się spodobały. Jest to odmiana Ksiądz Jerzy Popiełuszko, bardzo piękny kolor liliowca. I tutaj bardzo ciekawa nazwa, która spodobała się zarówno mnie, jak i mężowi. Bardzo ładna i nazwa, i oczywiście liliowiec. A mianowicie Brunetka w słomkowym kapeluszu. Prawda, że piękna nazwa? Bardzo piękna. No to zabieram się do chodzenia.